Dzień dobry, dobry wieczór. Ja nazywam się Robert Sowiński, a to jest 250 odcinek podcastu Edukosmos, do którego razem z Anią najczęściej zapraszamy ciekawych ludzi związanych z edukacją, a ten taki y, okolicznościowy, może nie okolicznościowy, ale wypada nam po pierwsze w niedzielę i doszliśmy do wniosku, że w takim razie, skoro zazwyczaj te odcinki specjalne są w pierwszą niedzielę miesiąca, ale tym razem y, za. Tydzień, Październikową. Tak, za tydzień nie będziemy mieli gościa według Kosmosie na wieczór, to zrobimy tą emisję tego odcinka właśnie w niedzielę, o. ale przed pierwszą niedzielę miesiąca. Cóż, zasady są po to, żeby je zmieniać. No w sumie to my umieszczamy ten podcast, a żeby nie było dziury w eterze, żebyście o nas nie zapomnieli, to umieścimy trochę wcześniej. Czyli wideo wersji znajduje się już od niedzieli, a Tradycyjnie w środę pojawia się w wersji podcastowej. Ten odcinek chcieliśmy trochę zrobić taką, z jednej strony podsumowanie pierwszego miesiąca sezonu ósmego, bo zaczęliśmy z takimi tematami, które coraz częściej pojawiały się w pytaniach od naszych uczestników szkoleń, od nauczycieli, ale jednocześnie początek roku szkolnego to też wyzwania dla wielu rodziców i Pomyśleliśmy, że... Mm, I emocje. Tak, że nazwiemy ten odcinek. Mojemu dziecku dzieje się źle. O matko, ale żeśmy pojechali. <laughs> w tym odcinku chcemy powiedzieć, w jaki sposób moglibyśmy zareagować jako rodzice, żeby nie robić wielkiej zadymy, a jednocześnie sprawić, żeby rozpoznać sytuację, co należy dalej zrobić, jeśli rzeczywiście mojemu dziecku dzieje się źle w szkole czy przedszkolu. Natomiast zacznijmy może od tego, że... A jeszcze ja mogę? No to wtedy stracimy myśl mojego pytania. Nie, nie, ja chciałam przy tych rodzicach. Ale to dobrze, będziemy potem o tym temacie rozmawiali. No dobrze, no to jak nie, to nie. Ale nie, jak nie, to tak. Tylko, że chciałbym, żebyśmy zaczęli od tych pierwszych trzech spotkań, które za nami. I rozpoczęliśmy tradycyjnie już jak co roku spotkaniem z przedstawicielem świata, świata akademickiego, pytając o tą różnorodność, bo to też jest pytanie, które bardzo często się pojawia wśród nauczycieli, jak sobie radzić z różnorodną klasą. Dlatego odsyłamy do tej rozmowy, bo tam będzie dużo wskazówek. Potem mieliśmy spotkanie z kolejnym naszym gościem, a rozmawialiśmy o. Szczęściu. Właśnie o szczęściu i między innymi też dlatego nie ma tego spotkania niedzielnego, bo jesteś w drodze na konferencję podsumowującą Tydzień Szczęścia w Szkole. I kolejne spotkanie dotyczyło praw autorskich, jak sobie radzić w, z obroną własnej wartości intelektualnej, i to też się pojawi u góry znaczek odcinka Rozmowy z wioletą Matusiak. No i dobrze. I teraz już wracamy do bieżących tematów. No ja chciałam też powiedzieć, zawsze jakby w naszej dwójce reprezentuje tą część edukacyjną nauczycieli. I chciałabym też porozmawiać na temat rodziców, którzy nie dają nam pracować. O, dlaczego tak z grubej rury? Bo z jednej strony rodzic martwi się, bo mojemu dziecku jest źle, ale czy rzeczywiście jest źle i czy jego zachowanie nie powoduje, że całej klasie jest źle? Tak, przejdziemy również do tych wyzwań wychowawczych, natomiast pomysł na ten odcinek zrodził się jak zwykle z pytań naszych słuchaczy, a akurat konkretnie pytanie, od którego chciałbym zacząć Dobra. i postawię je Tobie, ponieważ w trakcie odpowiedzi na to pytanie mailowe, a pytanie dotyczyło, co mam zrobić, bo moje dziecko w pierwszej klasie dostaje oceny i poradźcie. Ja, ponieważ nie zdążyłem się z tobą skonsultować, przede wszystkim no, stanąłem na. Podszedłem do tego w ten sposób, że najważniejsza jest komunikacja, i być może źle rodzic zinterpretował pierwsze działania. Poprosiłem, aby porozmawiała, czy porozmawiał, bo już nie będzie mówili, czy to pan, czy pani, z nauczycielem, dlaczego wystawia te oceny. Kto stoi za tym, tą decyzją? Ewentualnie jeśli zobaczymy, że nauczyciel jest empatyczny i taki, który chcielibyśmy, żeby pracował z naszym dzieckiem, no to być może kwestia tutaj dyrekcji, nacisku dyrekcji jest na to, aby te oceny wystawiać w klasach 1-3, no i poprosiłem po prostu o rozpoznanie rozmowami sytuacji, która ma miejsce. I później Zapytałem ciebie o to, a ty mnie trochę tak od razu z buta potraktowałaś i to nie tak, to niedobrze. No nie taka to szkoła nie jest, taka szkoła, taka dyrekcja. Znaczy wiesz, jeżeli już jesteśmy w szkole, rozpoczął się pierwszy dzwonek za nami praktycznie koniec września, czyli miesiąc już, już jesteśmy, to jednak takie rozpoznanie szkoły powinniśmy rozpocząć dużo wcześniej. Pierwszym dokumentem, który jest obowiązujący w szkole, to statut rodzic powinien ten statut przeczytać przed zapisaniem dziecka do szkoły, bo wtedy wie, jakie zasady są w tej szkole. Ja muszę powiedzieć, że na bardzo wiele osób, które przeszły przez moją szkołę, miałam jedną mamę, która, bo to była prywatna szkoła, która przed podpisaniem kontraktu poprosiła o statut. Inni rodzice nie byli zainteresowani, a to błąd, Chociaż, znaczy, wiesz, no, ja nie stawiałam ocen, to co mówiłam na spotkaniu, realizowałam w pracy. Natomiast statut jest dokumentem, który jest najważniejszy w szkole. I cóż pomoże rozmowa z panią, jeżeli pani według statutu ma wystawić co najmniej pięć ocen? No dobrze, no to w takim razie rozumiem, że nieznajomość prawa szkodzi, ale. Ja posyłając dziecko do szkoły, jestem naprawdę nastawiony bardzo pozytywnie i mam ogromne zaufanie do instytucji szkolnej, że ona działa w zgodzie z obowiązującymi przepisami. A jestem na tyle zainteresowany tym, co się dzieje w edukacji, że wiem, że w klasach 1-3 już od dawna ocen się nie stawia, że cena opisowa. No opisowa. Dokładnie, bo w rozporządzeniu na temat promowania. I klasyfikowania mówi się o tym, że po etapie 1-3 dziecko otrzymuje świadectwo opisowe na koniec każdego roku szkolnego, a na realizację kompetencji zawartych w podstawie programowych ma 3 lata. To jest prawo. Jeżeli świadectwo, które ma otrzymać jest świadectwem opisowym, to to jasne i wyraźne powinno być to, że ocena, którą otrzymuje dziecko, ocena opisowa, bo oczywiście ocena może być też wyrażona notą, ale ona nie ma znaczenia dla dziecka. Bo dziecko nawet z psychologii rozwojowej mówi się o tym, że małe dziecko do 10 roku życia nie jest w stanie zrozumieć znaczenia oceny wyrażonego notą, bo traktuje to jak znaczek pocztowy, czyli zbiera piątki, zbiera czwórki, a nie potrafi rozróżnić wartości wyrażania swoich kompetencji co to znaczy, że mam cztery. Tak? Więc e, tak naprawdę ocena opisowa powinna być e, stosowana przez cały obszar e, edukacji wczesnoszkolnej, tak żeby prowadzić dziecko w drodze do zdobycia danej kompetencji i wyjaśnić, e, co już umiem, e, nad czym powinienem popracować. E, gdzie jeszcze, z jakich jeszcze materiałów, jakie ćwiczenia powinienem wykonać, aby być lepszym od samego siebie? Natomiast czwórka, trójka, ona nic nie mówi dziecku. Ja też yy, przeszukując. Miejsca w sieci, też y, różnego rodzaju zadając pytania i co się, zastanawiając się, co, szukając, co się pojawia, również jest, jest taka informacja, że bardzo często już wewnątrzkolnych systemach oceniania zastępuje się te y, oceny cyfrą y, słowem, czyli dobrze, słabo. Czy to tak naprawdę też jest wbrew tym no, przepisom prawa oświatowego? Znaczy, co to znaczy dobrze, słabo? To jest taki system solarny też, można powiedzieć, że czerwona kropka, czarna kropka. Ocena ma za zadanie prowadzić dziecko w procesie edukacji, wspierać w zdobywaniu kompetencji, mówić w czym jest dobrze, czyli to też można porównać ocenę do wchodzenia pod drabinie pokazać cały proces dojścia na szczyt drabiny i powiedzieć, że w procesie czytania czytasz sylabami. A samo czytanie, czyli to jest płynne czytanie z interpunkcją ze zrozumieniem. A ty jesteś na razie na czytaniu sylabami i potrafisz dobrać wyraz do obrazka, czyli rozumiesz, ale czytasz go wolno, łącząc ze sobą sylaby. I Wiem, jakie są jeszcze szczeble przede mną, bo ja rozpisuję tą kompetencję, i dziecko mówi: Aha, to ja jeszcze mam cztery szczeble przed sobą, a jestem już tu, czyli ruszyłem z tej ziemi, ale jeszcze mam parę szczebli przed sobą, a ja jeszcze oprócz tego, gdzie pokazuję dziecku, jak opanował daną kompetencję, to jeszcze mówię: Dobrze, to teraz y, proponuję ci takie ćwiczenie, takie i takie, żebyś mógł doskonalić się w chodzeniu po tej drabinie. Wiesz co, to, ja trochę tak jestem skonfundowany tym, bo z jednej strony, tak jak rozmawiamy z nauczycielami, gdzie przedstawiamy koncepcję planu daltońskiego, wiele z osób, które no, walczą trochę z takim z jednej strony potrzebą zmiany, a z drugiej strony strachem przed tym i bardzo często taki rzucają argument, że no ale czy to będzie zgodne z sanepidem, czy tutaj nikt ktoś z kuratorium nie zarzuci. No to teraz z jednej strony nauczyciele czy dyrektorzy bardzo boją się tych kontroli z kuratoriów, a jednocześnie utrzymują w swoich dokumentach, w statutach czy wewnątrzszkolnych systemach oceniania, no, stwierdzenia, które są w sprzeczności z prawem. To, tak. No to co, tu się niby boją, a jednocześnie. Znaczy, zapis statutu się? jest niezgodny z dokumentem wyższego rzędu. Artykuł 44b mówi o ocenie opisowej, o yy, właśnie wspieraniu dziecku, dziecka w procesie zdobywania kompetencji. Nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Nie a wiem, dlaczego zdarzyło? tak się dzieje, że statuty są niezgodne. Jest to taka tradycja skostniała, to tak jak zaklepione okna, praca pakietami na, w przedszkolach. Jest bardzo dużo zeszyty do pisania ręcznego w przedszkolu. To wszystko jest niezgodne z podstawą programową, a my to robimy, tak jak ocena cząstkowa w 1-3. Ale czy to znaczy, że nie ma? Jakby też żadnej, jak to się nazywa, penalizacj, pen, penalizacji, penatalizacji, kurczę, takie trudne słowo. Ja nie znam Czyli tego słowa, więc nie będę z tobą dyskutować. O karanie za niezgodne statuty. Czyli tak naprawdę w statucie można sobie zasmarować cokolwiek sobie żywnie. Ty y, wiesz, tutaj... statut, jak się zakłada szkołę, to statut jest zatwierdzany przez kuratorium. Statuty są co jakiś czas weryfikowane i nie wiem, dlaczego inspektorzy nie reagują na taki zapis. Nie wiem. Te wewnątrzkolne systemy oceniania w klasach 1-3 szczególnie powinny być wspierające proces, tym bardziej, że podstawa programowa napisana jest w ten sposób. Ta podstawa programowa z 2014 roku. 17, przepraszam, 17 roku, która mówi o tym, że dziecko ma 3 lata na zdobycie kompetencji. Więc co to, to zastawianie ocen w klasie pierwszej? Niestety to jest źle przygotowany nauczyciel, tutaj łyżka dzikciu w moje środowisko źle przygotowany nauczyciel do zawodu, który mówi rodzicom, że będzie w pierwszej klasie robił pisanie ze słuchu. Pisanie ze słuchu to są lata 80. w pierwszej klasie, w drugim semestrze. Kiedy mówiliśmy, że dana stara podstawa programowa, którą ja ruszałam, to pierwszy semestr poznajemy wszystkie znaki literowe, ponieważ 22 znaki literowe były w klasie zerowej obowiązkowe, więc ja tylko dorzucałam resztę, dwóch znaków, zmiękczenia, a te, które były, utrwalałam. A drugi semestr to były już ćwiczenia, gdzie miałam pisanie najpierw z pamięci, potem ze słuchu yy, i... Ja nie wiem, dlaczego nadal się to utrwaliło. Zresztą wydawnictwa robią bardzo złą robotę, bo publikują testy i sprawdziane, które nazywają diagnozą, gdzie dalej są zagadnienia, które nie powinny mieć prawa miejsca. Ale to w sumie jest, taki, jest taka, powiedzmy, furtka albo miejsce kontrolne dyrektor. Tak. Który no, z jednej strony nie tylko ma wykształcenie pedagogiczne, albo przynajmniej większość z nich ma za sobą, bo wiem, że dużo dyrektorów to jest dotychczasowi nauczyciele, którzy startują mhm. w konkursach na dyrektorów, wcześniej przechodząc swego rodzaju szkolenia czy kończąc różnego rodzaju kursy zarządzania oświatą. Ty w takim kursie też brałeś udział, tak. czy w tym kursie. No ja czy nie mogłam być dyrektorem? Nie, brałam studia ja. No właśnie, czy w tych studiach podyplomowych, w czasie tych studiów podyplomowych zwracano też uwagę na spójność statutów z, z przepisami prawa oświatowego? No tak, wiesz, w ogóle sam y, dokument statutu budzi zawsze wiele kontrowersji, mało osób go czyta. Nikt nie chce tego czytać. No nie wiem, zapytajmy, kto z nauczycieli czyta statut. Nie jest, nie jest to wciągający tak, nie jest to wciągający dokument tak na zebraniach czasami, bo pani dyrektor kazała. Natomiast jest obowiązek z kuratorium dba o to, żeby je unowocześniać, ponieważ w wielu statutach trąci myszką, wiele statutów. Dlatego powstał statut nieumarły który można sobie ściągnąć ze strony internetowej, gdzie też brali udział w tworzeniu jego prawnicy. Zresztą ja też jako fundacja opiniowałam go. To jest minimum, minimum, ale oparte na prawie oświatowym, zgodne z tym, co jest w rozporządzeniach. No ale tradycja. No tak, czyli tutaj w zasadzie... I to jest zadziwiające, bo z jednej strony świat pędzi do przodu, te przepisy prawa dotyczącego edukacji, powszechnej edukacji w Polsce, one się zmieniają, one się unowocześniają, ale my, jako ludzie, jesteśmy takimi hamulcowymi, a z drugiej strony oczekujemy zmian systemowych. No to jeśli nie potrafimy wykorzystać tych zmian, być może niewielkich dla niektórych, które już są, to jak będziemy korzystali ze zmian takich oczekiwanych, szerokich, dużych, to jest, wydaje mi się, może okazać się. To jest że powód właśnie braku chęci korzystania ze zmian, bo tak jest lepiej, jest prościej, przyzwyczajeni jesteśmy. Łatwiej i szybciej jest postawić czwórkę czy piątkę, ponieważ nie muszę tego tłumaczyć rodzicom. Wielu nauczycieli, którzy jest otwartych, którzy chętnie stosują tak zwane ocenianie kształtujące, które właśnie mówi o procesie, o, o tym dojściu do celu, opisuje ten postęp dziecka. Rodzic się pyta: No dobra, ale to w sumie to jaki on jest w klasie? Średni, lepszy czyli ta nasza. To nasze społeczne nieprzygotowanie też do oceniania dzieci. Zniechęca nauczycieli. Zniechęca nauczycieli do zmiany krytyki. w edukacji, bo, bo łatwiej jest im, bo i tak mamy dużo do zrobienia. Tak samo powiedziałeś, dyrektor. Dyrektor ma tyle obowiązków, że on nie wie, w co ręce włożyć. I nie każdy dyrektor jest po edukacji wczesnoszkolnej czy przedszkolnej. Większości dyrektorów są po edukacjach y, klas 4-8 przedmiotowych, gdzie po prostu ocena jest no, normą. No właśnie, bo tutaj może y, my szukamy jakby źródeł takich jakby działań i utrzymywania tej, takiej no, stabilizacji, a po prostu chodzi o to, że nie wiemy w większości jak y, zachęcać czy jak to się kiedyś mówi, motywować dzieci do nauki. I ta ocena jest czymś jednocześnie tak przestarzałym, a jednocześnie tak znanym. I jeszcze pamiętamy, że czasem no, wielu z nas z uwagi na oceny stawiane w szkołach, jednak brało się do roboty, jeśli mieliśmy no, cały ciąg słabych ocen. Wiesz co, jak, tutaj siedzi, jak wiesz, ja też siedzę problem. w gabinecie, też miałam mamę, która była bardzo szczęśliwa, że nareszcie dziecko chciało się uczyć, bo dostało piątkę w pierwszej klasie. I ona mówi, ja jestem za ocenami, bo jego piątki motywują. Ja wie tak, dopóki dostaje piątkę. Bo w momencie, kiedy siedmiolatek dostanie czwórkę albo trójkę, przy motywacji cyferkowej zaczyna być dramat. Czyli zaczyna działać w gadzi mózg i powie, że nie będę tego robił, że to jest głupie, niesprawiedliwe. Czyli koncentrowanie się na zbieraniu znaczków, czyli tych ocen powoduje, że tracę przed sobą cel, do którego mam dążyć. A w ocenianiu kształtującym, czyli opisowym, ja widzę, na którym szczeblu jestem, jakie mam kompetencje i jakie powinnam jeszcze zbierać. To wiesz co, to mi tutaj się bardzo zaraz otwierają klapki i przypomina mi się spotkanie, rozmowa z Anną Hildebrand mrozek kiedy rozmawialiśmy o szczęściu, uh -huh. kiedy mówiliśmy też o takiej hedonistycznej adaptacji i to jest podobna sytuacja jak w aspekcie poczucia bycia szczęśliwym. Jeśli nagle sytuacja zdarza się taka, która sprawia mi przyjemność, radość, staje się szczęśliwy, ale po jakimś czasie adaptuję się do niej i jest czymś naturalnym. Już nie mam tego poczucia szczęścia i czyli potrzebuję czegoś więcej. I jeśli tylko w ten sposób będziemy szukali szczęścia, to nigdy tego króliczka nie złapiemy. Czyli potem z plusem. Tak, a potem szóstka, a potem już Więcej szóstek, plusem. a jak już więcej szóstek, to co dalej, tak? No, to już tylko dyplomik. Czyli tak naprawdę zarówno w tym poczuciu szczęścia, jak i w ocenianiu, czy w wspieraniu motywacji wewnętrznej, bo tutaj do tego się to pewnie sprowadza, jest potrzeba tej pracy mentalnej na poziomie rodzica, nauczyciela i też ucznia. Bo my nigdy nie wiemy, co ten uczeń jeszcze w tym przedszkolu Ja miał. się strasznie martwię tymi ocenami w klasach 1-3. Kiedy ja słyszę, że w pierwszej klasie w listopadzie dzieci mają 40 ocen, to pytam się, czy my rzeczywiście za wszystko. Teraz wyobraźmy sobie, że rano wstajemy i nam mąż mówi, wstaliśmy no 4. Muszeliśmy się umyć, umalować, no pięć. Zrobiliśmy śniadanie, 6. I y, czy każdy krok y, tego, co robimy, ma być oceniany? I to jest straszne, że w naszej głowie i, i rodzice się cieszą. No bo to jest, wiesz, to jest strach większy przed tym, że co się wydarzy, jeśli dziecko nie będzie się uczyło, a brak ocen świadczy o tym, albo złe oceny świadczą o, o tym, że się nie uczy niż co się wydarzy, jeśli moje dziecko nie będzie wiedziało, co tak naprawdę chce w życiu robić. Znaczy tak, ocena rodziców uspokaja. To jest taki cukierek na spokój. Taka melisa. Bo jak rodzic widzi, że ma same piątki, to nie, nie, no to jest spokój, nie, no spoko. Nieważne, że on się nie uczy. Nieważne, że on ostaje oceny za to, co już przyszedł do szkoły. Bo na przykład nauczył się czytać w przedszkolu, bo przedszkole przecież uczy czytać i pisać obecnie. Czyli on w pierwszej klasie tak naprawdę leżakuje. No, jeśli jest jeszcze do tego nadpobudliwy, albo taki jak wszystkie teraz dzieci, bo są mhm. nadpobudliwe z uwagi na wiele różnych czynników, to tak naprawdę zaczynają się problemy wychowawcze. Bo się nudzi. Bo się nudzi, jest nuda po prostu, więc zaczyna swoją energię kierować w inne strony. Ja, nuda więc... jest najgorszym doradcą. Natomiast tak jak ty odpowiedziałeś mamie, no ona może pójść do pani i powiedzieć, że nie chce, ale teraz wyobraź sobie, że ta mama powiedziała pani, pani powiedziała na zebraniu to rodzicom, którzy nie są do tego przy... przygotowani, bo na przykład w statucie widzieli, że są oceny i klops. Ponieważ pani po pierwsze nie zmieni sposobu informacji zwrotnej, bo ma to zapisane w statucie, nawet jakby chciała. Po drugie są rodzice, którzy nie widzą innej możliwości informacji zwrotnej niż oceny, bo innej nie rozumieją. Jest ta mama, tak naprawdę, może rozmawiać, ale efekt będzie taki, jak i przed rozmową czyli nie, nie zmieni się nic. No dobra, no to w takim razie, żebyśmy e, mogli troszeczkę uspokoić może takich rodziców, którzy już wdepnęli w takie, w takie szkoły, gdzie ten wewnątrzszkolny system oceniania się nie zmienił. I im, im to nadal... przeszkadza, bo są Ta, ludzie, im, którzy im, to, im nie przeszkadza. Tak, I im, więc... im to przeszkadza. To teraz... Yy... Nie wiem, czy wiesz, czy były robione takie badania, może, ale skoro nie wprowadzono tych zmian, które powinno się wprowadzić, czyli tak. nie ma jakby oceny kształtującej, albo nie ma ocen. Czyli jest ocena opisowa w klasach 1-3, mhm. są oceny zwykłe, tradycyjne, tak jak do tej pory. Cząstkowe, no to. Cząstkowe. Powiedz, co się może wydarzyć po tych trzech latach? No bo skoro wcześniej cały system oceniania był od pierwszej klasy do właściwie do studiów. No to może nic takiego złego się nie wydarzy. Może po prostu niepotrzebnie się nasłuchaliśmy różnych ludzi, którzy mówią, że tak jest lepiej. I dajmy sobie spokój, nie stresujmy się i będzie dobrze. A konkretnie, bo to jest bardzo duże Czyli pytanie. Jeśli już ja mam świadomość, że jest, przepisy obowiązujące są takie, że nie powinno się stawiać w klasach 1-3 ocen bo wtedy dziecko się lepiej rozwija bo się bazuje na ich wewnętrznych Aha. talentach i daje się czas na dochodzeniu do kompetencji i rozwijasz przez lata. dziecko przez pryzmat dziecka tak ale niestety trafiłam do szkoły, w której o tym nie wiem, nie wiedzą, albo nie chcą tego stosować, bo, bo to wymaga troszeczkę więcej pracy. Albo nie chcą tego rodzice. Tak. To jakie mam zagrożenie w związku z tym, jeśli chodzi o moje dziecko? Jak sobie z tym poradzić? Może nie będzie tak źle. Może... Znaczy tak, 3 lata. Przy ocenie wyrażoną notą muszę zrobić kryteria oceny. Takimi kryteriami my byliśmy oceniani. Czyli my porównujemy Pawełka względem Kasi. Nie porównujemy Pawełka względem Pawełka, przy ocenie kształtującej tak jest. Tylko porównujemy dzieci względem siebie. No bo jeżeli mam ocenę, która jest oceną na przykład 4 dobrą, to muszę napisać kryteria oceny, co to znaczy ocena dobra. Czyli ile procent, co to znaczy, że ta praca jest dobra, czego nie czyli ma. Czyli za każdym razem powinienem poprosić o kryteria oceniania. Tak. Znaczy te kryteria oceniania muszą być przez panią opracowane. Tylko, że to nie jest takie proste, dlatego że ona opracuje, że to jest na przykład 80% czwórka. Tylko ja porównuję ciebie, który przyszedł do szkoły z umiejętnością czytania i mnie, która tej umiejętności nie miała w pierwszej klasie. I dlatego zdjęto to w pierwszej klasie, ponieważ dzieci są, które rozwojowo później dojrzewały, miały choroby, różne leki, które dostawały i to powoduje no, opóźnienie pewnych procesów związanych z neurologicznymi problemami. I teraz ja na przykład nauczyłam się czytać w klasie drugiej i co określiło? Że ty nie ruszyłeś palcem w bucie i dostałeś piątkę? Przepraszam, że tak cię porównuję. A ja siedziałam cały dzień, ćwiczyłam ten tekst, kończąc się go nauczyłam na pamięć nawet, bo tak ćwiczyłam, i dostałam trójkę, bo w porównaniu z Tobą e, moje czytanie, moja interpunkcja, mój oddech, no f, wypadał blado. Nie, no ja, ja, to, ja to rozumiem i się z tym absolutnie zgadzam. A pytasz się, co to może dać? To mhm. może dać to, że dzieci, które są bardzo zdolne, dostają piątki i mówią, pach, nic nie muszę robić, <mum> mam piątkę. I jest, się rozlniwią. Jestem super. A ja e, pracuję cały dzień. Jeżeli jestem porównana z kimś, który przyszedł już z tą kompetencją, to ja nawet nie ma sensu. Ja nie chcę tego robić. Czyli y, ocenianie w klasach 1-3 może być szkodliwe zarówno dla tych zdolnych dzieci, tak. jak i tych powiedzmy, może nie, że niezdolnych, ale tych, którzy I jeszcze dłużej kompetencji tak, nie dłużej mają do tych kompetencji dochodzą. I to może być też sygnał dla rodziców, że y, no co to może się okazać? To się może okazać, że bardzo zdolny uczeń z którego byliśmy dumni, bo poszedł do szkoły z wielkimi umiejętnościami, on zostanie wyhamowany. Tak, bo ponieważ nie ma czasu nawet, na niego. Ponieważ nawet jeśli będzie wewnątrzszkolny system oceniania oparty o ocenianie notą, czyli cyfrą, i jeśli rzeczywiście nauczyciele będą tworzyli kryteria oceniania tych konkretnych prac, to tak naprawdę w pewnym momencie zniechęcę się do robienia, bo i tak jestem świetnym. I później jak trafię na czasy, kiedy będę musiał te kompetencje u siebie rozwijać, to nie będę miał już tej pewności siebie. No i jeszcze co gorsze, powiedzą ci, że umiesz za dużo, musisz poczekać, nie wyrywaj się, bo inni tego nie rozumieją, więc zaczniesz sobie puszczać samochodziki na ławce. Zresztą to ja widziałam jako studentka i to było powodem, że zaczęłam pracować inaczej w moich klasach, bo jako studentka obserwowałam zajęcia i chłopiec, który po prostu przepisywał bardzo szybko działania z tablicy a inne dzieci jeszcze liczyły. Dostał kolejne 10, on znowu to bardzo szybko policzył, ponieważ no to było w zakresie jego kompetencji. Więc wyjął auto i tak jeździł sobie po ławce w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. W końcu pani go pinduliła wpisała mu uwagę za złe zachowanie. Ale tak naprawdę to powinna wpisać. wpisać sobie tą uwagę. No dobra, to słuchaj, to w takim razie to ja mam taki chytry plan do zarekomendowania rodzicom, którzy... Trafili ze swoimi dziećmi do szkół, gdzie w 1 trzy stawiają oceny, i niech za każdym razem, jak dziecko dostanie ocenę, poproszą panią o kryteria oceniania. Może zniechęci do nauczycieli do tego, Dostawiania właśnie ocen, bo jeśli będą musieli na każdym etapie, oceniając każdą pracę, mieć przygotowaną dla takich rodziców kryteria oceniania, to może stwierdzą, że to bez sensu. Nie, bardzo prosto powiedzą ci, że 100% piątka, 80% czwórka, no 70% trójka, już masz kryterium ocen. I do każdej pracy takie same kryteria? Tak. Nawet moje dzieci Czyli z orzeczeniami nie dostają kryteriów na przykład napisania pracy stylistycznej, bo nie wiedzą, co to znaczy praca stylistyczna, która powinna dostać kryterium, co to znaczy, że ich praca będzie wysoko oceniona. A to, no to... już powinno być w dostosowaniach. Także no, to... Nie ma dobrej drogi. Nie ma dobrej drogi. Trzeba być czujnym rodzicem. Trzeba znać dokumenty. Trzeba znać podstawę programową. Ja nawet ostatnio rozmawiając z tobą, powiedziałam, że y, czuję niepokój, że obecne ministerstwo zostawiło podręczniki. No cóż, no bo. Licząc nau... na to, że nauczyciel będzie mógł sobie treści. Tak, ja uważam, treści. że wydawnictwa powinny być zobligowane do tego, żeby albo kolorystycznie, albo znaczkiem z boku na brzegach podręcznika, zaznaczać co, jakie treści są wykraczające podstawę programową. No i to byłoby yy, uczciwe. uczciwe wobec wszystkich. Tak wobec i wówczas uczniów, rodziców, rodzice z dziećmi, jeżeli pani by powiedziała, że sprawdzian będzie z działu trzeciego, uczyliby się tego, szczególnie moje dzieci z orzeczeniami, uczyłyby się tego, co jest w zakresie podstawy programowej. A resztę smaczków o wulkanach na południu Polski, no zostawiliby dla tych, co naprawdę interesują się wulkanami i geografią. I to być może byłoby tak naprawdę też sposób na trochę obronę wydawnic przed tym, co. Żeby nie mieli tych książek, tak? ale znowu, żeby było to uczciwe w stosunku do dzieci. Bo jeżeli nauczyciel nie przebiera dzieciom tej wiedzy. A powinien zaznaczyć na przykład w formie 20 pytań, jakie są dla niego ważne z tego działu. Ja mówię o klasach 4-8. Ważne są dla niego takie i takie pytania. Jeżeli znajdziesz na nie odpowiedzi, to będziesz przygotowany do tego sprawdzianu. A dla mnie, mówienie, że dziecko ma się przygotować z działu trzeciego. Jest nieuczciwe w momencie, kiedy podręczniki zawierają bardzo ym, zmieloną informację, wykraczającą poza podstawę i która tą podstawę zawiera. No tak, ja myślę też, że to jest niestety tak, że pomimo tego, że widzi się, że w edukacji, w systemie, yy, wydaje się, że pieniędzy nie jest dużo, bo yy, w szkole jest bardzo często smutno, siermiężnie i biednie. Ale zmienia się, chwała Bogu. Tak, w niektórych szkołach już zaczyna być no, po prostu normalnie. Przed Wodzisław Śląski. Natomiast to jednak jest tam ciągle dużo kasy do wzięcia, bo skoro nawet firmy, które do tej pory zajmowały się produkcją gier, robią właśnie takie szmirowate podręczniki. E, oczywiście moja ocena jest bardzo subiektywna, bo ja się nie znam na podręcznikach. Także tutaj. A to taki, do przedszkola są taki, kiepskie taki disclaimer. Ale jeśli zrobienie podręczników polega na tym, że się po prostu ściągnie trochę zdjęć stokowych, wrzuci się coś na te strony i zrobi się coś, co kiedyś było w różnych innych i pozlepia, i już się sprzedaje to jako Wszystko pakiety, wy masz. No to wow, to tutaj naprawdę, no kurczę, gdzie a gdzie? Ale w edukacji powinno się naprawdę. Mieć trochę filtrów i trochę też takiego podejścia, takiej, takiej solidności, podejścia do biznesów szczególnie, żeby nie robić krzywdy dzieciom, bo te dzieciom w przyszłości będą częścią naszej społeczności. No. Czy przedszkola jest do zabawy i zabawa powinna gościć w przedszkolu? trochę tutaj zmieniłam jakby twój kierunek, ale jeżeli nie, my nie wie, będziemy nie. dbali o to, żeby nasze dzieci potrafiły się bawić, a w zabawie możemy się bardzo dużo rzeczy nauczyć, bo nam zlikwidowano prze, prze, podwórka, więc podczas zabawy uczymy się komunikacji, przegrywania, tworzenia relacji, um, uczymy się um, mówienia co byśmy chcieli przekazać drugiej osobie? Fantazje uruchamiamy, bo to zabawy swobodne, kiedy bawimy się z jakimiś klockami albo grami, tworzymy relacje. Zabawy są, zabawa jest czymś, co zaczyna być towarem deficytowym w placówkach. Ja bardzo się cieszę oglądając na przykład Agatę Markowską, Markiewicz. Która pokazuje, jak bawi się z dziećmi w klasie czwartej na matematyce, wyjmując gry i, wprowadza, i obserwuje dzieci, na ile sobie radzą na przykład z działaniami, obliczeniami na liczbach naturalnych. I ta zabawa wchodzi też do szkoły. Ja tu mam taki apel do rodziców. Polubmy zabawę w szkole i w przedszkolu. Żeby tą zabawę trochę odczarować, bo rzeczywiście traktujemy zabawę jako coś, co przeszkadza w rozwoju, a ona jest tak naprawdę przez długi, długi czas czymś, co y, zachęca do tego, żeby w ogóle coś robić. A jeśli coś robimy, chcieć? to tak czy siak pracujemy nad własnym rozwojem. No i tutaj rzeczywiście w stronę nauczycieli, żeby dostosowywać działania w taki sposób, aby te dzieci traktowały to jako właśnie zabawa, a jednocześnie realizować tą no, sztandarową postawę programową. Ja jeszcze wrócę do twojej mamy, która do ciebie napisała, takich szkół bez ocen w klasach 1-3 przybywa. Jest coraz więcej na terenie różnych miast, więc jeżeli można, jest wrzesień, to po prostu poszukajmy takiej szkoły, takiej klasy i przenieśmy dziecko. No właśnie, jeszcze może zatrzymajmy się trochę przy tym procesie, bo ja pamiętam z mojej szkoły przenoszenie uczniów. I ja miałem ogromne obawy, bo tak się zastanawiałem, czy być może moi rodzice z jakichś powodów mnie przeniosą, ponieważ ja chodziłem do szkoły nierejonowej i miałem takie obawy, tak, tak mi się kojarzy, że to były obawy związane z tym, bo część dzieci było przenoszonych z uwagi na problemy wychowawcze. Wtedy jeszcze były szkoły specjalne, traktowane no, jako tak. miejsca, gdzie jak ktoś sobie nie radzi wychowawczo, to tam był wysyłany i tam na pewno sobie poradzi. Natomiast ja miałem takie trochę z tyłu głowy obawy, że skoro to nie jest moja rejonowa szkoła, to być może z jakichś powodów będę musiał przejść do szkoły rejonowej. rejonowej. I ja myślę, że też wielu rodziców ma takie obawy, czy. Dziecko przenieść w ciągu roku szkolnego czy czekać do końca powiedzmy no pierwszej klasy, bo to będzie na pewno stres. I teraz, czy warte tak. jest ten stres tego, co teoretycznie możemy osiągnąć, bo też nie wiemy, czy ta nowa szkoła z innych powodów nam się nie zacznie tutaj coś nie sklejać z nimi. Znaczy, pewności nie mamy nigdy, to tak jak małżeńskie. Do końca nie będzie. Nikt nam nie da gwarancji, że będzie super i świetnie. Nad tym musimy popracować. Jedna i druga strona. Ale jeżeli widzimy i obserwujemy nasze dziecko, że zaczyna być apatyczne, że zaczyna płakać częściej. Albo jest bardziej nerwowe. Albo nie chce chodzić do szkoły. Albo nie chce chodzić do szkoły. I nawet jak ma tego kolegę. Tak czy drugiego. bo największym um, a, takim argumentem wśród rodziców jest: a co zrobi? nie będzie miał kolegi. Będzie miał nowych kolegów. I jeżeli zauważymy zmiany w zachowaniu naszego dziecka, to dajmy sobie spokój naprawdę przenieśmy dziecko do innej szkoły. Jak trwa taki proces? To, czy to jest trudne, jeśli chodzi o kwestię znaczy, formalne? Trzeba iść do szkoły, do której chcemy przenieść dziecko. Bo jeżeli to szkoła rejonowa, to nie ma problemu, bo ona musi przyjąć. Ale jeżeli jest to szkoła nierejonowa albo prywatna, no to oczywiście po okresie rekrutacji, wstępnych dniach dyrektor szkoły, do której przychodzi, wypisuje taką karteczkę o przyjęciu dziecka. Tą kartkę zanosi się do szkoły, do której dziecko chodzi i szkoła, do której dziecko chodzi wysyła drogą służbową arkusz ocen. No, jak jest w klasie pierwszej, kiedy nie ma ocen? No ale arkusz ucznia jest, mm -hmm. w którym... No, po to zależy, niektóre, niektóre szkoły zakładają ten arkusz na koniec roku szkolnego, bo wtedy jest klasyfikacja. A niektóre zakładają w momencie kiedy dzieci były przyjęte, więc jeżeli nawet arkusze są później założone, no to i tak taki arkusz musi być wysłany bo w tym arkuszu jest pokazane, że dziecko chodziło i zostało z dniem takim i takim wypisane, bo taka adnotacja musi być również w Księdze Uczniów, bo takie dziecko jest wpisywane z dniem 1 września do Księgi Uczniów, do szkoły, w której chodzi, zresztą 30 jest SIO pierwsze wysyłane, takie duże SIO, i wtedy tam też to dziecko jest. Czyli ten system informacji oświatowej. Tak, tak. I w, y, dlatego też ta sprawa formalna, jeżeli mamy zgodę danej szkoły, to możemy przenieść dziecko. Pierwsze Może już zgoda, wcześniej iść. Pierwsza to jest zgoda szkoły, do której przychodzi dziecko. Tak. Potem rozmawiamy w szkole, z której chcemy go zabrać. No i teraz y, jak tutaj rozwikłać kwestie właśnie y, takie y, koleżeńskie, bo czy już jak wiemy, że przejdzie do drugiej szkoły, czy już przestać go posyłać do tej starej? Znaczy, jeżeli mamy zgodę, że dziecko jest przyjęte, to yy, szkoła nowa już wcześniej może przyjąć. Nawet yy, jeżeli to jest prywatna szkoła, to na dotacji nie dostaje, yy, bo. Yy... Dopiero może być dotacja z dniem pierwszego miesiąca. Znaczy pierwszego dnia kolejnego miesiąca, tak? Czy dotacja przychodzi? Ale po to, żeby dziecko jak najszybciej się aklimatyzowało, no to jak już było na dniach próbnych, no to zaczyna przychodzić, a tam już nie przychodzi. No. A powiedz, co, jak podejść do kwestii takich pożegnań? No bo jeśli tam już dziecko jest, no nie wiem, kilka miesięcy, stworzyłaś jakaś grupa rówieśnicza, to wszystko robić... zależy od dziecka jego emocji. Jeżeli, I ilu miał przyjaciół, nie? Ilu miał przyjaciół takich rzeczywistych. Jeżeli rzeczywiście bardzo był związany, bardzo, bardzo, to może rzeczywiście nie zmieniać mu tej szkoły. Ale to przeważnie są takie krótkotrwałe przyjaźnie i zawsze można powiedzieć, że zaprosimy i będziemy się spotykać na rowerze, na basenie, że pójdziemy razem do kina. No tak, bo teraz tych takich wizyt domowych, zwłaszcza w klasie pierwszej, za dużo nie ma. Ja pamiętam, my się często spotykaliśmy z kolegami na z klasy na podwórku właśnie, a teraz do szkół chodzimy z rozrzuconych miejsc zamieszkania. Tych podwórek, takich funkcjonujących mhm. jak to kiedyś, jest coraz mniej. A po drugie, też te pierwsze miesiące to też nie pozwalają na to, aby rodzice z dzieci mają tyle zajęć poobiednich, że zawozić je do domów innych kolegów, chyba to jeszcze teraz to nie to funkcjonuje. Jest Im szybciej, tym lepiej, ja zawsze mówię. Jeżeli widzimy, że naszemu dziecku się dzieje źle, najważniejsze jest nasze dziecko. Zmieńmy mu placówkę. Ale pamiętajmy, że nigdy nie będziemy mieli pewności, jak tam będzie. Zresztą, ktokolwiek śledzi media społecznościowe, ja nie ukrywam, że. Memów na temat rodziców i w przedszkolu, i w szkole jest bardzo dużo. Rodziców, którzy nie potrafią się rozstać, pytają się, czy już tam się załatwił, czy już zjadł, czy jakby był ubrany, czy proszę mi oddać moje dziecko, czym się bawił, czyli rodziców, którzy muszą nie mieć ciągły monitoring i nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Również rodziców, którzy kochają te oceny, bo siedzą cały dzień na Librusie i patrzą, czy coś tam brydęknie i czy będzie jakiś wpis, to tak jakby nauczyciel po prostu na oko miał ich oceniać. I dlatego te oceny tak się dobrze trzymają, bo rodzice dostają, to rodzice dostają czekoladki, no. I jak zjem czekoladkę, no to chcę kolejno. Czują się, że mają kontrolę nad tym, co się dzieje w szkole. Tak, a my w miejscu, lubimy gdzie mieć. mnie nie ma jako rodzica. A ja lubię mieć kontrolę nad tym, nie nad moim lubi. dzieckiem, tak. I, i żebym wiedziała. I, a, a co dostał pawełek? A dlaczego ty nie możesz dostać więcej, tak? Więc... No tak? Czyli znów wracamy do tego, że myślenie o szkoły jako miejscu, gdzie będziemy konkurowali ze sobą, nie współpracowali, powoduje, że niestety wtedy te oceny niestety stają się takim argumentem za. Znaczy, my cały czas mówimy o tej szkole dla rodzica. Mnie brakuje kursów dla rodziców, którzy powinni być przygotowani i do przedszkola, i do szkoły, gdzie wprowadzamy. Oczywiście, szkoły naszych przyjaciół, gdy jeździmy, też organizują takie spotkania i przedszkola z rodzicami, którzy są, czy tam przez Strzyżowice, Nysa, Szkoły Daltońskiej Przedszkola, Konin. Pokazują czy wolsztyn, pokazują rodzicom. Co będzie w szkole, w jaki sposób będą oceniane dzieci, w jaki sposób będzie informacja zwrotna, tak żeby rodzice byli uspokojeni. Wiesz, najgorsze to są imieniny u dziadka, bo jak się wtedy spotyka cała rodzina i pyta, tw co twoje dziecko dostało, a ty mówisz, kurde, no, dostało, że jest na trzecim szczebelku drabiny i czyta sylabowo. No i teraz no, pochwalić się nie można, nie? Tak, już jest to niezrozumiałe <laughs> dla innych. <laughs> I tu jest cały ten problem. Czyli tak naprawdę hamulcowymi jakimś tam stopniu reformy edukacji jesteśmy my dorośli nadal i to tak. rodzice bardziej niż, niż nauczyciele. Tak nawet. i nasi obecni młodzi rodzice są bardziej wymagający, bo dużo czytają, dużo słuchają. Natomiast w zasadzie jest dobrze. No. Dobrze, dobrze, natomiast problem jest z emocjami. I z interpretacją tych interpretacją, informacji, które Interpretacją i jeżeli czegoś nie rozumiemy, to podejdźmy do pani, porozmawiajmy. Więc bardzo dobrze, że wysłałeś panią Uf, czyli nie do wychowawczyni, bo uważam, że to wychowawczyni powinna być pierwsza. Ja bardzo ze smutkiem czytam posty nauczycielek przedszkola, które mówią, że umawiają się z rodzicami, na przykład trzylatków, że no, nie będą na razie wychodzić poza teren przedszkola, bo to wrzesień, jeszcze dzieci nie znają, że nie będą myli zębów po posiłkach, bo na razie dzieci to w ogóle nie wiedzą, gdzie jest ich krzesełko. I że to jest procedura, okres przejściowy i rodzice wszyscy kiwali głową, tak, tak, tak. I że na razie to nie będą przebierać się na zajęcia ruchowe, tylko zrobią zajęcia ruchowe w ogrodzie, bo jest jeszcze ładnie. Po czym co? Wszyscy się zgodzili i za dwa dni, co? Jak myślisz, było? Donosik. Donosik do pani dyrektor, że pani się miga od mycia zębów, że pani w ogóle bezczelnie nie chce dzieci przebierać w stroje i nie chce wychodzić poza teren przedszkola. Ludzie drodzy, ludzie drodzy, bądźcie dorośli. No i dajcie tym nauczycielom pracować. I dajcie tym nauczycielom pracować, bo to ona ma dyplom i ona odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Jeżeli ja bym miała 25 3 yy, latków. weścia 3 latków to zrobiłabym dokładnie to samo, co ta pani. Najpierw zajmowałabym się emocjami dzieci, przytulaniem, gaszeniem pożarów, bo mamusia już poszła, a kiedy mamusia przyjdzie, żeby się czuły dobrze ze mną, żeby mi zaufały. Czyli budzę atmosferę i tworzę atmosferę współpracy, zabawy, czytam książki. Wychodzimy na teren, który jest ogrodzony. I ja obserwuję, które dziecko odchodzi, które dziecko do mnie przychodzi, kiedy ja proszę. I jeżeli ja poczuję bezpieczeństwo, bo ja odpowiadam za 25 duszyczek, to ja z nimi wyjdę na zewnątrz. Jeżeli nie poczuję się pewnie, nie wyjdę. I nikt nie może mnie do tego zmusić, bo ja odpowiadam za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. I dla mnie, jeżeli rodzic robi, dlatego powiedziałam, że będę tutaj huczeć trochę na rodziców, ale jeżeli rodzic kiwa głową na zebraniu, że rozumie, a potem pisze donosik, gdzie to wszyscy to się podpisują, jest to brak komunikacji między. Ja powiedziałam tej pani, proszę zrobić jeszcze jedno zebranie i wytłumaczyć rodzicom, że nie na tym polega komunikacja między nauczycielem a rodzicem. Koniec, kropka. W szkole odpowiada za, i przedszkolu odpowiada nauczyciel. No zresztą my w ten sposób też podeszliśmy do. Tematu tych naszych wakacyjnych odcinków Lato z rodzicami. Tak. Bo doszliśmy do wniosku, że nie ma gdzieś tam takiej, właśnie tak jak mówisz, żadnych szkoleń, kursów dla rodziców, i zebraliśmy w to w takiej serii Lato z rodzicami kwestie, jak rozmawiać, jak podejść do przygotowania siebie i dziecka do przedszkola, do szkoły, co możemy zrobić, na co zwrócić uwagę, tak żeby ta komunikacja była żeby z niej wynikało jak najwięcej dobrego dla wszystkich stron. Bo Zresztą... nauczycielowi też jest potrzebna Oczywiście, dobra komunikacja. Oczywiście, ale z bo rodzic jest specjalistą swojego dziecka. Jest bankiem informacji od swojego dziecka. Właśnie. Jeżeli my widzimy, że naszemu dziecku jest źle, umów się z tym nauczycielem, nawet online. Opowiedz, że ja widzę, że z moim dzieckiem nie dzieje się dobrze, że jest inne, że się zmieniło. A może jest to związane, że ma. Kolegę, koleżankę, które na przykład chodzi i go przezywa, a, a mama o tym nie wie. A wystarczy rozmowa nauczyciela z jednym i drugim dzieckiem i okaże się, że on to źle zinterpretował. Dzieci yy, mają prawo inaczej postrzegać świat, a my, dorośli, powinniśmy być dorośli. I wykorzystywać to, co już umiemy na, te, na temat komunikacji, relacji, żeby naszym dzieciom było dobrze. To, że my będziemy jak e, rejtan bronić tylko swojego dziecka i że nasze dziecko musi być. Bo ja pamiętam, moja szkoła nazywała się Szkoła dla Dziecka i do mnie przychodzili rodzice i mówili: Pani dyrektor, a przecież to jest szkoła dla dziecka. Ja mówię, tak, ale nie jednego. Nie jednego. Bo jeżeli jednemu dziecku tylko będzie dobrze, a reszcie nie, to nie jest dobre miejsce dla dzieci, bo i temu jednemu będzie źle. Ale my musimy wybrać prac jako pracownik szkoły, przedszkola, taki środek, żeby w większości dzieci było dobrze. A tak naprawdę <dziślam> dzieciom dobrze było, bo przedszkole jest dla dzieci, szkoła jest dla dzieci. Jeśli macie. Y jakieś pomysły na kolejne tematy spotkań, które w tych odcinkach specjalnych będziemy poruszali, to zapraszamy serdecznie. Zostawcie komentarz na edukosmos.pl. Tam przy każdym odcinku podcastu można ten komentarz zostawić. Oczywiście można też zostawić na Spotify czy na Apple Podcast i dać nam znać w jakim kierunku chcielibyście, aby te właśnie specjalne odcinki zmierzały, bo w tych tradycyjnych odcinkach, do których zapraszamy ciekawych ludzi związanych z edukacją, będziemy poruszali coraz to nowe tematy związane z edukacją, ale będziemy starali się poruszać właśnie takie tematy z czasem z pogranicza, które też dadzą nam możliwość dowiedzenia się ciekawych rzeczy, a jednocześnie wam, naszym widzom i słuchaczom, poznanie też różnych punktów widzenia. A ja też zapraszam na daltońskie wieści. A szczególnie te przedostatnie, które opisywałeś rodziców w reklamie, i ja bym proponowała rodzicom przyjrzeć się, jak widzą ich media. Bo jeżeli w reklamach banku pokazują bezradnych rodziców, którzy śmiesznych rodziców, śmiesznych rodziców i rodzice nie reagują na tą reklamę, to znaczy, że uważają, że jest OK, fajnie. Naprawdę, rodzice, kochani, przyjrzyjmy się w sobie. W memach, bo nauczyciele zareagowali na reklamy, w których byli pokazywani jako. No, bardzo Niedou albo niedouczeni. Niedouczeni, otyli, yy, no, nieogarnięci i te reklamy przestały być emitowane. Więc, y, drodzy rodzice, przyjrzyjcie się sobie w świetle, y, w krzywym zwierciadle. <grym> Ciekaw też jestem, jak wam się podoba ta wersja podcastu specjalnego wersji wideo. To jest też nowy pomysł. Jeśli przypadnie Wam do gustu, to będziemy starali się go prowadzić. Jest to też nowe wyzwanie, bo do tej pory rozmawialiśmy sobie właśnie w zaciszu naszego tutaj studia, nie nagrywając wersji, wersji wideo. Nie wiem, jak się czułaś dzisiaj. Zestresowana. No ja też chyba. Wiesz, co bardziej zestresowany się czułem niż w rozmowach, które prowadzimy z naszymi gośćmi. Tak, zestresowana i e, nawet mi raz uciekł e, wątek. wątek i musiałam się pozbierać. Ale jeszcze chciałam. Ja z tą chciałam, penalizacją też się dotknąłem. E, jeszcze chciałam <laughs> tylko poruszyć temat, że są też fajni rodzice, którzy naprawdę pomóc, działają nie? i pomagają, tak jak w Koninie. Mm. W mieliśmy tutaj takiego gościa właśnie w Dalton na wieczór. Rodzic tak, rodzic Konina. Konina. Słuchajcie, no mamy naprawdę fantastyczne grupy rodzicielskie, które pomagają, bardzo nam pomagają w szkołach. Organizują aranżacje, farby, pomoce edukacyjne, bo widzą tą biedę. Więc ja bardzo dziękuję tym. Którzy się uczą, którzy są w drodze, którzy wspierają i rozumieją i potrafią rozmawiać z nami, nauczycielami. Także dziękuję wszystkim tym, którzy nas słuchają. Dziękuję też Tobie, jeśli oglądasz, czy oglądałeś to wideo. Jak widzicie, czerpiemy też inspirację z Waszych pytań, bo przecież te nagrania tak naprawdę są dla Was. My moglibyśmy zajmować się tematami, które tutaj nas mocno interesują. A może mają no. pytanie do nas, wiesz? Yy, takie pytania, yy, co lubimy, albo czym się zajmujemy, albo co my czytaliśmy, więc my chętnie też zrobimy taki odcinek o nas. QA. Tak. Ja bym myślę, że to interesuje. A może? Nas. Napiszcie, napiszcie, co Was interesuje, e, tak żebyśmy mogli zaplanować swoje kolejne nagrania podcastu ekstra. Między październikiem a listopadem, a musimy to zrobić wcześniej. Wcześniej. Tak, bo czeka nas dużo takich różnych wydarzeń atrakcji, atrakcji e, podróży, bo trochę też zmieniamy sposób działania. E, będzie też trochę dziur w tych naszych niedzielnych spotkaniach, i poniedziałkowych. I poniedziałkowych. E, ale też koncentrujemy się na robieniu rzeczy, które rzeczywiście też pomogą Wam w przyszłości, bo też my się musimy do pewnych spraw przygotować, żeby być bardziej efektywnym w tym, co robimy, bo energia jest potrzebna do tego, aby ją fokusować, koncentrować i ta koncentracja o której zresztą wielokrotnie mówię, czy piszę też w newsletterze Daltońskie Wieści. Także jeśli chcecie być na bieżąco z tematami daltońskimi, które trochę wykraczają poza tematykę kosmosu, to zapraszam na daltońskiewieści.pl, aby tam się zapisać i cotygodniowy newsletter we wtorek o 6 rano otrzymywać. Także pozdrawiamy wszystkich rodziców, bo bycie rodzicami jest bardzo fajnie. <noise> Dziękuję bardzo. To na dzisiaj wszystko. Cieszę się, że byliśmy w Twojej głowie. Albo w Twoim pokoju, czy gdziekolwiek oglądasz, nie będziemy już zastanawiać się, gdzie oglądasz nasze albo video, na jakimś wyjeździe. Albo na jakimś wyjeździe. Zapraszamy, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału. Plan Daltoński, to zrób to właśnie teraz. Albo dopisz nasz podcast do też ulubionych, abyśmy mogli z kolejnymi odcinkami powiadamiać Ciebie w Twojej ulubionej aplikacji. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że y, udało nam się nagrać wersję audio i wideo. Tradycyjnie będzie bez montażu, także wszystkie błędy, lapsusy językowe y, zostają. Wyrazu. I przeciągania wyrazu, zastanawiania się, co mam powiedzieć, zostają. Y, tutaj uważam, że... Y, to no może też nie tyle jest wartością. Nie, to bardziej... Uczmy się po na prostu błędach. Uczmy się na błędach. Będziemy bardziej skoncentrowani przy kolejnych nagraniach. Jeszcze bardziej skoncentrowani przy może kolejnych mniej nagraniach. mniej trudnych rzeczy, słów używaj. Tak, będę używał prostszych, <laughs> prostszych słów, krótszych zdań. I tak, żeby sobie też upraszczać życie, żeby nie było tych montaży i tak dalej, i tak dalej. No dobra. To to do zobaczenia. To do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Edukosmos. Trzymaj się. Cześć. Cześć.